Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z jałowców i pragnąc umrzeć, rzekł: Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań i jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił, i znowu się położył. Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczność wonność Bogu. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem! Nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś
Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prorok Eliasz, czyli człowiek, który potrafi usłyszeć głos Boży w swoim sercu. Nie wtedy, kiedy się dzieją wielkie rzeczy, ale nieraz w ciszy. Anioł, trącając go, powiedział: wstań, jedz, posil się, umocnij. Masz iść do Bożej Góry Choreb, nie zniechęcać się. A gdy dotarł do tej Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował, a potem Pan zwrócił się do niego i mówił: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. I pamiętamy ten opis. Wichura, trzęsienie ziemi, ogień, ale Pan nie był w tych znakach. Dopiero gdy powiał łagodny wiatr, Eliasz wyczuł, że w tej ciszy przemawia do niego Bóg. My wiemy, że nieraz, jak to mówią, gdy trwoga, to do Boga, ale to jest często bardzo krótkotrwałe przyjście, błaganie, nieraz wręcz oskarżanie Pana Boga, czemu to mi się stało. Ale usłyszeć, co Bóg do mnie mówi, to jest coś wyjątkowego. Trzeba przyjść, jeśli chcesz. Pan Jezus tak często mówi: jeśli chcesz, przyjdź. Mamy w świątyni, która jest na szczęście otwarta każdego dnia. Mogę przyjść na modlitwę i wsłuchiwać się. To nie jest proste. Jeśli chcę rzeczywiście usłyszeć, co Bóg do mnie mówi, On czeka na mnie. I szczęśliwi, powiem, są ci, którzy potrafią przyjść i na modlitwie usłyszeć Bożą propozycję dla mojego życia. A Pan Jezus zaprasza człowieka do rzeczy niesamowitych, do chodzenia po wodzie, po burzliwym jeziorze, na którym fale są rzeczywiście niebezpieczne, kiedy indziej apostołowie wręcz bali się, że utoną i wołali do Pana Jezusa, który spał w łodzi: czy nie widzisz, że my toniemy? Może dla Hebrajczyków było w ogóle symbolem i znakiem potęgi, której nie potrafili opanować. I oto Pan Jezus proponuje młodym chłopakom, apostołom: wyjdź, chodź po wodzie. I dzisiaj, gdy proponuje człowiekowi: pójdź za mną, żyj zgodnie z przykazaniami Bożymi, z Ewangelią, zaufaj tej mądrości, to wielu mówi: to się nie da. To tak życia nie ułożę sobie. To muszę jakoś na skróty, jakąś podpórkę. Często starsi mówią do młodych: te ideały to może są takie dobre, ale chwilowe, tak naprawdę na całe życie to się nie da. Chodzić po wodzie, całkowicie zaufać Panu Jezusowi, Jego mądrości, wsłuchiwać się w tę mądrość i iść. A gdy patrzymy na nasze puste ławki w kościele, to nieraz rodzi się taki żal: Panie, czemu nasi bliscy tak nie czują tej potrzeby, żeby przyjść, spotkać się z Tobą? To jest często ból rodziców, dziadków. Czemu moje dzieci, moje wnuki odeszły od życia wiarą? Dlaczego się zagubili? I dzisiaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, to nie jest taka rzecz prywatna. I rzeczywiście na świecie toczy się wielka rewolucja. Rewolucja, która chce zniszczyć moralność, która chce zniszczyć rodziny. To jest największa tragedia dzisiaj. Niszczenie rodzin. Mnóstwo rozwodów. Młodzi nie potrafią zawrzeć związku małżeńskiego.
rozpadają się wiele, mówimy, pomyłek życiowych, wiele wręcz nieraz udawanych małżeństw i potem rozpada się i procesy kościelne o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które od początku było, no nie było po prostu małżeństwem, bo tak z emocji coś się myślało, a ktoś był w ogóle niezdolny do małżeństwa. Cała wielka wojna wypowiedziana instytucji rodziny. Dlaczego? Wystarczy popatrzeć na dzieci, które nie mają oparcia w swoich rodzicach, w ojcu i w matce. Inne w ojcu, inne w matce. Ale jeśli dziecku zabraknie takiego oparcia, jeśli dziecko przeżywa dramat rozwodu, to widzimy, jak ono potem jest słabe. Jak w nim jest złamana jakoś taka pewność siebie. I wówczas takie pokolenie złamanych dzieci, takich bezsilnych dzieci, staje się dla tych możnych tego świata taką wielką masą ludzką, którą potrafią manipulować. Stają się tylko tanią siłą roboczą. A jeśli jeszcze uda się im, tym przywódcom, skłócić ludzi między sobą, w narodzie, w rodzinach, to takimi skłóconymi ludźmi jeszcze łatwiej manipulować. Dla większego zysku. I to nie jest jakaś przypadkowa sprawa. To jest wręcz dzisiaj zorganizowana, wielka, wielka ofensywa. I pytanie, czy damy radę, czy możemy jakoś ocalić naszą kulturę, naszą cywilizację. Co mamy robić? I Pan Jezus nam podpowiada, jeśli widzisz zabłąkanych ludzi, to pokaż im dobrą drogę. Może skorzysta. A jeśli ktoś zbłądził gdzieś w lesie, w drodze, nikt mu nie pokaże dobrej drogi, to dalej będzie błądził. Są małe szanse, że odnajdzie dobrą drogę. Więc najpierw trzeba mówić prawdę, co nie jest łatwe. Akurat w ostatnim numerze tygodnika Niedziela, tym, który jest dzisiaj, Witold Gadowski w swoim felietonie bardzo odważnie nazywa pewne sytuacje, które dzisiaj w Polsce mają miejsce. Pisze tak, parę zdań tylko przeczytam. Niedawno pisałem, że skoro płacimy podatki, mamy prawo żądać od władz ochrony naszych symboli oraz wiary. I proszę, jakby na podkreślenie tego w Warszawie, a gdzieżby indziej, zdarzyło się, że dwie istoty wspięły się na figurę Jezusa Chrystusa na krakowskim przedmieściu i zohydziły jego postać tęczową flagą zboczeńców. Czy mamy siedzieć kulturalnie, cicho i pokornie i oczekiwać, że będą coraz wulgarniej drwić z nas i naszej jedynej prawdziwej wiary? Złu nie wolno pobłażać, a ideologia homoseksualnego kształtowania przestrzeni publicznej jest złem. I niech mi tu jeden z drugim nie robi min i nie peroruje o nowoczesnym, oświeconym katolicyzmie. Katolicyzm jest tylko jeden, a prawdziwa wiara oparta na niewzruszonych zasadach. Wśród tych zasad nie ma ani pochwały lenistwa, ani afirmacji tchórzostwa, ani szukania wykrętów w jednoznacznych sytuacjach. Bowiem oswajanie nas z bluźnierstwami, ci, którzy nas oswajają, uczą wstydu za dbanie o nasze korzenie. Wszystko po to, abyśmy się czuli obywatelami drugiej kategorii, a oni, zboczeńcy i umysły dewiacyjne, mają być uznani za pierwszej klasy właścicieli Polski. Bardzo dosadnie nazywa rzecz po imieniu. Ale wiemy, nie wystarczy zagubionemu człowiekowi powiedzieć prawdę. Zwłaszcza jak mu się powie bez miłości. Ja jestem mądry, a ty głupi, ja ci mówię, jak należy żyć. To w ogóle nie będzie nawet przyjęte. Ale nawet jak bardzo delikatnie, z miłością tłumaczę, powiem, to nie wystarczy. I gdy czujemy się zupełnie bezsilni wobec zła, to Pan Jezus nam podpowiada, jest pewien środek silniejszy jeszcze, na sytuacje zupełnie beznadziejne. Modlitwa i post. Modlitwa i post. I w naszej polskiej historii ostatnich 200 lat mamy
takie znaki, jaka modlitwa. Od objawień w Getrzwałdzie naród się otrząsnął z demoralizacji, stał się silny mocą modlitwy różańcowej i postu abstynencji od alkoholu. I w sierpniu sobie to przypominamy. Później cud nad Wisłą. To są te fakty, które wymodliliśmy, wyprosiliśmy. I stąd mamy propozycję bardzo konkretną. Zaufaj tej drodze, gdy widzisz wokół siebie kogoś bliskiego, zupełnie zagubionego. Ale to może się okazać jeszcze za mało. To nie jest moja tylko prywatna sprawa, że ja prywatnie sam będę chciał komuś pomóc. Trzeba nam się łączyć we wspólnoty. I wtedy dopiero mamy moc. To, co było siłą ludzi na wsi w poprzednich pokoleniach, to była wielka siła wspólnoty wiejskiej. Teraz coraz trudniej o taką wspólnotę i solidarność. Choćby z tego powodu, że są przemieszanie ludności. Nowi ludzie, jak się sprowadzą na wieś, to wiemy, że nieraz całe pokolenie musi minąć, nim ktoś się zaaklimatyzuje, zżyje się z sąsiadami, będzie tak rzeczywiście blisko z nimi żył. Ale powstają również wiele innych wspólnot. Różne ruchy religijne. Idzie o to, że jeżeli ten atak jest tak zorganizowany, to i obrona naszej kultury, cywilizacji musi również być zorganizowana. Także zachęcam, a w sierpień to jest zachęta do wspólnej abstynencji, nawet na ołtarzu Matki Bożej. Jeszcze jest parę podręczników krucjaty wyzwolenia człowieka. Bierzmy, czytajmy, pomyślmy. Pan Jezus mówi odwagi. Ja jestem, nie bójcie się. Choćby przeciwnik był najpotężniejszy w świecie, ja jestem Bogiem, który cię miłuje do końca. Odwagi. Wyjdź, chodź za mną.